Cappuccino dla Afryki. Kapucyni prowincji krakowskiej zachęcają do wypicia filiżanki kawy w najbliższy weekend w jednej z kilkunastu krakowskich kawiarni biorących udział w akcji. Ten drobny, a zarazem przyjemny gest spowoduje, że osierocone dziecko w Afryce otrzyma posiłek. Przekonuje brat Paweł Teperski. W misyjny weekend, który rozpocznie się w najbliższy piątek, czyli Święto Trzech Króli, a potrwa do niedzieli 8 stycznia, krakowscy kapucyni zapraszają na filiżankę cappuccino. Będzie można ją wypić w kilkunastu kawiarniach, których adresy można znaleźć na stronie pomoc.kapucyni.pl. Tego dnia dochód z kawy cappuccino będzie przeznaczony na misje afrykańskie. Pragniemy pomagać naszym braciom, którzy pracują w Czadzie, w Republice Centralnej Afryki, również w takiej formie. Stąd inicjatywa kawy cappuccino w krakowskich kawiarniach 6, 7, 8 stycznia. Kapucyni zachęcają również do pomocy bezdomnym w naszym kraju. Druga akcja to jest akcja Termos dla ubogiego. Rozdajemy w Krakowie i w Warszawie posiłki i gorącą herbatę dla osób bezdomnych i ubogich. I dlatego pragniemy zakupić dla tych osób termosy. One przychodzą po gorącą herbatę, którą biorą do plastikowych butelek. To jest szybko, herbata jest chłodna i chcemy podarować im termos. Używany termos można przesłać na krakowski adres zakonu lub wpłacić pieniądze, za które zostaną zakupione nowe. Szczegółowe informacje są na stronie internetowej zakonu. Adam Lis, Kronika.